Witam Państwa serdecznie. Nadajemy z Komnaty Marszałkowskiej w zamku w Baranowie Sandomierskim, gdzie wczoraj zakończyła się druga konferencja latającego Uniwersytetu Leszczynowego. Jak to już jest w zwyczaju, przeprowadzamy ze wszystkimi wykładowcami wywiady. Jest niedziela rano. Dzisiaj naszym gościem jest pan Ryszard Mozgol, który wczoraj wygłosił wykład pod tytułem Emanuela Małyńskiego Wizja powojennej Europy. Proszę Państwa, Emanuel Małyński, wydaliśmy jego książkę Nowa Polska, jest postacią w Polsce nieznaną. Wybitny autor, wybitny myśliciel, polityczny polemista. Dlaczego on jest nieznany? No jest nieznany, na to się złożyło kilka różnych przyczyn. Przyczyn osobistych, ale też dodajmy również przyczyn politycznych o zasięgu, powiedziałbym, globalnym. Zacznijmy może od tych osobistych. Emanuel Małyński był osobą, która nigdy nie założyła rodziny. Ze względów zdrowotnych przebywał głównie w Europie Zachodniej. Zmarł w 1938 roku w Szwajcarii, zapisując wcześniej cały majątek kościołowi katolickiemu, a konkretnie siostrą Urszulanką. I no, ta bezpotomna śmierć spowodowała praktycznie niemożność przekazania całego swojego dorobku intelektualnego przyszłym pokoleniom. No, a z kolei jeśli chodzi o przyczyny polityczne, przyczyny właśnie, jak już powiedziałem, o zasięgu globalnym, to 38 rok, no to rok przed wybuchem II wojny światowej, dramatyczne wydarzenia na Wołyniu, z Wołynia pochodził Emanuel Małyński, praktycznie zatarły tą część historii. Powojenna Polska Ludowa no nie dbała o tego typu przeszłość. Sam Małyński został zakwalifikowany jako przykład archaicznego, przedpotopowego konserwatysty, którego absolutnie nie powinno się wręcz promować czy udostępniać ludziom do czytania. W ten sposób de facto myśl Małyńskiego przetrwała wyłącznie w Europie Zachodniej, w kręgach katolickich tradycjonalistów, konserwatystów, czy w kręgach zachodnioeuropejskiej nowej prawicy. Mm-hmm. Czy to nie jest tak, że z myślicielami politycznymi dużego kalibru, że jeżeli nie znajdą spełnienia, zrozumienia w czasach, które zostały im dane, to w zasadzie są skazani na klęskę, no bo tak to wygląda w przypadku Małyńskiego, że myśliciel polityczny, który zostawił no, potężny dorobek w języku francuskim głównie, tak? Tak. No, dzisiaj my go przywracamy pamięci czytelników, natomiast no, z jego dorobku ktoś może korzystać, ale bez na przykład no, podawania źródła, tak? Bez źródła tej inspiracji. Czy tak się dzieje? To znaczy, ja bym powiedział tak, Małyński mocno pracował na swoją pozycję outsidera politycznego. Aha. To trzeba bardzo mocno podkreślić. To znaczy, jego się nie da zakwalifikować do żadnej szkoły myślenia politycznego w Polsce ani w Europie Zachodniej, na przykład we Francji. To nie był zwolennik Charlesa Maurrasa, jego nacjonalizmu integralnego. Przypomnę, Małyński wychodził z założenia, że nacjonalizm jest jedną z form myśli rewolucyjnej. Słusznie. To jedna kwestia w Polsce no, też odbiega od tych... Od chociażby myśli szkoły krakowskiej z racji tego, że Małyński nie należał do osób potępiających powstania narodowe. To raczej no, skazywało go na pewnego rodzaju samotność. No, on się nie potrafił odnaleźć chociażby w II Rzeczpospolitej. To zresztą widać na kartach Nowej Polski bardzo, bardzo dobrze, że ten kraj nie był krajem przez niego wyśnionym, że się tak wyrażę. To nie była Polska, jaką on sobie wyobrażał. Polska, w której ogranicza się własność prywatną, traktuje obywatela jako własność państwa. Był zwolennikiem Józefa Piłsudskiego, ale powiedzmy sobie szczerze, ta jego miłość do Piłsudskiego była miłością, nie chcę powiedzieć, że nieodwzajemnioną, bo marszałek nie miał pojęcia o istnieniu takiego człowieka, ale bardziej w kategoriach tego, że była pewną miłością wyobrażoną do pewnego ideału. Fascynacja z oddalenia. Dokładnie. Tak. I powiedzmy sobie szczerze, przypuszczam, że gdyby doszło do pewnego kontaktu osobistego mogłoby być potężne rozczarowanie w tym momencie, jak doskonale wiemy, bo no, Małyński, zresztą bliski pewnym
wzorom myśli Stanisława Cata-Mackiewicza pod kątem odczytania samej postaci Piłsudskiego, no był taką osobą, która no idealistycznie podchodziła do tego, co się stało po 26 roku. Natomiast wracając do tego wątku, no ja przypuszczam, że on przez długi okres czasu nawet nie zastanawiał się nad tym, co będzie z tym jego dorobkiem. Ten dorobek był tworzony z racji potrzeb chwili, tego, co obserwował, z czym się absolutnie nie zgadzał, co kłóciło się z wszystkim, co wyniósł z domu rodzinnego i ze swoimi wyobrażeniami o tym, kim on jest i o tym, czym jest Europa. Czy to czasem nie jest tak, że ziemianie, którzy stykają się z tą polityką socjalistów, która no, albo szybko, albo trochę wolniej dąży po prostu do wywłaszczenia ich, generalnie wszystkich, czy oni czy oni widząc tych wszystkich mocnych ludzi, tych wszystkich bojówkarzy, nie żyją czasem takim złudzeniem właśnie, że jednak może to jest jakieś wyjście, może to się przeobrazi wskutek, no nie wiem, jakichś nieznanych, nieopisywalnych według mnie procesów, nie wiem, w monarchię. To znaczy, oczywiście Małyński postulował w swojej książce dotyczącej przyszłej polskiej konstytucji, to praca wydana już po przewrocie majowym i wtedy pisana, w momencie, kiedy rozpoczęto pracę nad nową konstytucją, bo wiadomo, że konstytucja marcowa będzie zamieniona, czy będzie zmodyfikowana, czy coś się z nią stanie. Oczywiście on postulował, żeby to była monarchia. No, ja myślę w takich kategoriach. To Stanisław Cat-Mackiewicz zwrócił uwagę na pewną cechę polskiego konserwatyzmu, którą uważał za cechę unikalną, a mianowicie, że polski konserwatyzm, i to była pewna, powiedzmy, taka, też możemy oczywiście dyskutować na temat, na ile ona była realna, ta koncepcja, a na ile była pewnym idealistycznym wyobrażeniem, jacy to my jesteśmy potężni i silni. Bo jak doskonale wiemy, Dmowski miał rację. Nastąpiła zapaść myśli konserwatywnej. No, w momencie, kiedy odrodziła się niepodległa Rzeczpospolita, konserwatyści przestali się liczyć na scenie politycznej. Ale Stanisław Cat-Mackiewicz zwrócił uwagę na to, że polski konserwatyzm jest unikalny z racji tego, że potrafi się bardzo dobrze posługiwać lewicową myślą polityczną. Mm. Czyli potrafi używać narzędzi, które są zdolne do mobilizowania mas, po to, aby uczynić te masy powolnymi w tworzeniu, nazwijmy to umownie, kontrrewolucyjnej rzeczywistości. Ja wiem, że to brzmi troszeczkę zabawnie nawet w niektórych przypadkach, ale w ten sposób patrzyli na to krakowscy konserwatyści, którzy, jak doskonale pamiętamy, wychodzili z założenia, że się posługiwali Piłsudskim. Jak doskonale wiemy, no Piłsudski wychodził z założenia, że się doskonale posługiwał konserwatystami. I to tu możemy, rzecz jasna, to jest pole do potężnej dyskusji tak naprawdę. No w każdym razie no taka myśl była. Czy Małyński jej podlegał? Trudno powiedzieć. To znaczy, ja myślę, bardziej Małyński był spostrzegawczym obserwatorem, niekiedy przynudzającym gawędziarzem, bo tak mu się też zdarzało, to widać w książkach. Ale w Nowej Polsce tego nie widać. To prawda, ona jest dynamicznie napisana, jest bardzo kontrowersyjna w niektórych przypadkach dla osób żyjących w micie II Rzeczpospolitej jako tego takiego, no, chcę powiedzieć, polskiego raju na ziemi. No ona będzie szokująca w zetknięciu się z tym, co Małyński pisze o socjalistach, o Grabskim, o MDC. To będzie szokujące, ale my doskonale wiemy, że no, takich rajów na ziemi nie ma. Nam non-stop te raje na ziemi. Natomiast no, myśl konserwatywna stąpa twardo po ziemi. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że raju na ziemi nie zbudujemy. Czy on sobie zdawał sprawę z tego, jak polska polityka jest uwikłana w politykę globalną, że tak naprawdę te wszystkie spory polityczne II Rzeczpospolitej, że to jest jakiś odprysk, jakiś mikroświat? Czy on miał tego świadomość? To znaczy, tak, po pierwsze on patrzył na Polskę w dużym stopniu z oddalenia. No tak. Bądź z Paryża, bądź ze Szwajcarii, z Lozanny. To dawało pewną perspektywę. Z jednej strony dawało perspektywę szerszą, spojrzenia na to, co się dzieje przynajmniej na arenie czy scenie politycznej Europy, bądź na tej scenie globalnej jeszcze z udziałem Stanów Zjednoczonych. Ale też oczywiście no, oddalało go od samej tej perspektywy polskiej i doprowadzało do uproszczonych ocen tego, co się wewnątrz kraju dzieje. To jest jedna sprawa. Czy on sobie zdawał z tego? Ja myślę, że z analizy jego książek to było oczywiście wycinkowe, bo nie stanowił część żadnej podejmującej elity, tej decyzji elity, o których na przykład wspominał Walter Rathenau, nie? Kiedy w wywiadzie dla wiedeńskiej gazety stwierdził, że jest kilkanaście osób w Europie, które decydują o wszystkich sprawach politycznych, które się w Europie rozgrywają i on je doskonale zna. Dodajmy,
nazwijmy, funkcjonował wśród tych osób. Nie? Natomiast no, Małyński nie należał do takich osób. Śledził te wątki, które uważał za bardzo niebezpieczne i no, starał się w jakiś sposób opisywać. Niekiedy są sądy uproszczone, ale też no, wiele rzeczy dotyczących analizy systemu demokracji parlamentarnej, one są no, unikalne, kiedy on zwraca uwagę na pewne tempo zmian w elitach politycznych, w jakim sposób te elity polityczne są wyłaniane, że ten sposób tak naprawdę pokazuje, że nie są to przypadki, tylko są to po prostu pewnego rodzaju naturalne procesy, które wyłaniają w ramach fasadowej demokracji pewne elity, które rządzą. On wychodził z założenia, że każdy system demokratyczny jest de facto systemem oligarchicznym, tak. Jest systemem ukrytej oligarchii, że pewne motory działań przy pomocy urny wyborczej, karty wyborczej ukrywają tak naprawdę grupy trzymające władzę, żeby użyć tutaj tego ładnego sformułowania. Kiedyś wymyśliłem taką formułę, że władza jest albo święta, albo tajna. I często się tym posługuję. No ale jak widać, nie byłem pierwszy, bo Mamoński tego tak nie nazwał, ale miał tego świadomość i wiedział, że to tak właśnie wygląda. Czy da się współczesną rzeczywistość polityczną opisać poprzez Małyńskiego? Ojej, bardzo trudne pytanie dla historyka. To znaczy ja powiem tak, no, czytając Małyńskiego, czytając jego różne książki, nasuwa się cała masa analogii. To znaczy, no powiedzmy tak, no, w sytuacji, w której mamy do czynienia z człowiekiem, który w roku 1922 zwiastuje, że za moment nastąpi konflikt, co najmniej taki sam jak I wojna światowa, a w 1934 roku stwierdza, że on będzie o wiele straszniejszy, jeśli Europa się nie weźmie w garść i elity europejskie nie doprowadzą do bardzo konkretnych zmian politycznych. Jeśli mamy do czynienia z człowiekiem, który widzi po I wojnie światowej tak naprawdę zapaść polityczną Europy i stwierdza wprost, że ta Europa przegrała konflikt z siłami pozaeuropejskimi, wymieniając tu Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej i Japonię. Proszę zwrócić uwagę, dwa potężne mocarstwa, a później dodając jeszcze do tego Bolszewię, która no, w cudowny sposób, oczywiście w dużym cudzysłowiu, w cudowny sposób utrzymała się u władzy, pomimo tego, że jak wczoraj powiedziałem, no, Lenin był zaskoczony tym, że się utrzymała u władzy. Zrobiliśmy w Europie wszystko, żeby oni się utrzymali u władzy. Tak by można było powiedzieć, to mamy do czynienia z kimś, no, kogo bardzo łatwo, że tak powiem, przypasowywać do pewnych rzeczy. No, mamy do czynienia z człowiekiem, który jest naprawdę pierwszą osobą, i to nie jest moje odkrycie, to już napisano wcześniej, jest pierwszą osobą, która w ramach Europy używa pojęcia integracji europejskiej, a dokładnie słowa Związek Paneuropejski, Stany Zjednoczone Europy, stwierdzając, że po prostu no, skłócone państwa europejskie po tej wojnie peloponeskiej, jaką była pierwsza wojna światowa, muszą wejść na drogę, to już nie pisał Małyński, to już jest moje dopowiedzenie, na drogę Aleksandra Macedońskiego, po prostu zintegrować się, żeby się przeciwstawić siłom ekonomicznym albo takiemu zagrożeniu, jakie stanowi leninowska, a później stalinowska Rosja sowiecka. Proszę Państwa, zachęcam wszystkich do lektury pism Emanuela Małyńskiego. Naszym gościem był Ryszard Mozgol. Dziękuję Państwu bardzo. Do widzenia, do usłyszenia. Dziękuję.